Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo, no, z najwyższej półki. Mikeller Biergig Branch Weasel. To jest... No, jaram się na to piwo jak po prostu Rzym za Nerona. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak było z Speedway Stoutem. Co to jest za piwo? To jest Imperial Stout, więc skojarzenia ze Speedway Stoutem jak najbardziej słuszne. Konkretnie to jest piwo Imperial Oatmeal Stout Brewed with Coffee. Czyli imperialny stout owsiany, ważony z kawą. To jest piwo, które powstało trochę później. Pierwszym piwem, od którego to się zaczęło, to było piwo Biergig Breakfast, czyli śniadanie piwnego maniaka, piwnego świra. Biergig to jest geek. Geek to jest w ogóle takie określenie z angielskiego na takiego trochę kujona, trochę takiego gościa, który w komputerach siedzi, takiego bardzo sfokusowanego na swoim tym, po prostu nie oderwanego od rzeczywistości, totalnie skupionego na tym, co robi. Później to było generalnie takie średnio pozytywne znaczenie. Później ci, którzy rzeczywiście zaczęli być w jakiejś takimi fanatykami, takimi specjalistami super skoncentrowanymi na jakiejś dziedzinie, zaczęli się określać mianem geeków. Głównie chodziło o komputerowych geeków, o ludzi, którzy zajmują się dużo komputerami. No i później to nasze środowisko tych piwnych fascynatów zaadaptowało, znaczy mówię w sensie światowym, oczywiście to powstało za oceanem, zaadoptowało to określenie beer geek. Beer geek to jest właśnie taki freak, świr, maniak, o, maniak komputerowy po polsku się czasem mówi, no to jest piwny maniak, beer geek. Pierwsze było Biergig Breakfast i oni to reklamowali, że to jest takie piwo dla piwnego maniaka na śniadanie. Dlaczego? Dlatego, że jest sycące, że jest gęste, że jest słodkie. To też był Russian Imperial Stout, to też było z kawą. Natomiast na czym polega wyjątkowość tego piwa? Bo to jest Mikeller Biergig Brunch. Co to jest brunch? Brunch to jest black breakfast plus lunch. Czyli jeżeli jecie takie późne śniadanie, powiedzmy o 11, to jest już brunch, albo o 12, to jest brunch. Bo to jest zamiast śniadania i lunchu, to jecie brunch. I tutaj jest to weasel. Weasel to jest łasica. To nie do końca jest dobrze, ale powiedzmy, że tutaj ten. Tutaj jest namalowany. O co chodzi? Chodzi o to, że najdroższa kawa na świecie to jest tak zwana kawa Kopi Luwak. Ona jest z Indonezji. Chodzi o to, że jest sobie takie zwierzę, które po polsku jest nazywane łaskunem, czasem też cywetą. To jest takie kotowate, łasicowate i ono zjada owoce kawy. Zjada owoce kawy, ale nie trawi ich, trawi tylko tą otoczkę, nasiono zostaje, czyli ziarno kawy zostaje. Aczkolwiek ono jest wstępnie strawione. Później ono je wydala i wygrzebuje się te nasionka z jego odchodów. I ponieważ te nasiona są wstępnie strawione, tam jakaś bakterie kwasu mlekowego w jego przewodzie pokarmowym na nie oddziałują, ta kawa jest pozbawiona goryczki. No podobno jest rewelacyjna, jest bardzo droga, kosztuje około 1000 euro za kilogram. I roczna produkcja to jest jakieś 300-400 kilogramów tylko. To są dane z Wikipedii, nie wiem na ile aktualne. No i oczywiście naturalnym sposobem pozyskiwania tego było, że się chodziło po lesie i tam grzebało w tym gównie, tak? W tych odchodach i wyciągało te. No ale pomysłowość ludzka nie zna granic, wobec czego co zrobili ci Indonezyjczycy, skoro są tacy debile, którzy są w stanie płacić 1000 euro za kilo kawy, no pewnie oni dostają pewnie jakieś 100 euro. No to postanowili łapać te łaskuny, pakować je do klatek, karmić je tą kawą, no i wybierać, wtedy mają jakby bardziej efektywną produkcję.
No trochę tak jak foie gras, czyli stłuszczone gęsie wątróbki, też bardzo drogie. No to się bierze, w Polsce się brało gęsi, ładowało się im rurę do przełyku i ładowało się je tam tą paszą, aż po prostu gęsi były takie wielkie, że się ruszać nie mogły, no ale wątróbki były genialne. U nas już tego się nie robi, bo Unia zakazała, no i też sumienie ruszyło troszkę jakby pierwszy świat, czyli bogaty Zachód i bogatą Amerykę, no i oni powiedzieli, że kurde, no nie jest dobrze, że my tam tą kawę, że te łaskuny łapią, one tam się męczą w tej niewoli, może zdychają. No i na przykład Mikeller ogłosił, że ich nie jest kopiluwak, tylko jakaś chompon, i nie jest z Indonezji, tylko z Wietnamu. I to jest dobra kawa, to nie jest męczony łaskun. On sobie chodzi, po prostu oni sobie gdzieś tam znajdują te odchody. Więc robi wrażenie historia tego piwa. To jest Imperial Oatmeal Stout, czyli imperialny stout owsiany. Powinno być pełne w smaku, oleiste, gęste. Z kawą, która została zjedzona i wydalona przez zwierzaka. Generalnie od razu uspokajam, wszystko jest higieniczne, dlatego że piwo się gotuje, także wszystko tam można sypać, będzie zdrowe. Próbujemy zatem. No, bardzo dobry aromat. Taki... czekolady, mnóstwo czekolady. Kawa, ale bardziej czekolada. Już czuję słodycz, już mi po prostu sinianki zaczęły pracować, jak powąchałem. Nie wiem, czy pokazałem w końcu tą etykietę. Beer Geek Brunch. Beer Geek Brunch, Mikeller. Beer Geek Brunch Weasel. Tam są jeszcze wersje leżakowane w różnych beczkach po Bourbonie, Calvadosie i wszystkich innych. No ale to jest wersja taka jakby podstawowa. Dostałem ją od widzów. Nalewa się gęste. Z bardzo ładną beżową pianą. Lekka nuta alkoholu, bardzo obfita, drobniuteńka piana. Widzicie, to jest piękne, piękne, to jest bez azotu, ale to jest piękny widok, piękny, naprawdę. Mógłbym się wpatrywać, to tak jak w ognisko, jak w ogień, w taką drobniuteńką pianę, to naprawdę jest niesamowite doznanie. Tutaj bardziej kawę czuć chyba. No, próbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie zawodu. Nie powiedziałem wam o ludzie. Ma 10,9%. alkoholu. Świetne. Czekolada gęsta taka, rozpuszczona gęsta czekolada, ale zimna. Czy zimna? Stosunkowo, ja już dałem się troszkę ogrzać, ale no, nie jest to gorąca czekolada. Zimna. Z nutami alkoholowymi, takimi szlachetnymi. Bardzo dobra goryczka, kawowa taka z espresso. Espresso, goryczka z espresso. Lekko kwaskowate, też tak jak espresso. Niesamowite. Aż mi po prostu ślinianki mi tak pracują, że nie wiem, czy się po prostu nie utopię w tej ślinie swojej. To jest to, czego szukam w Risie. To są doznania takie, że biorę malutki łyczek i po prostu nie wiem, od czego zacząć. To już mówiłem. Bardzo wyraźna nuta kawowa. Od tego zacznijmy.
I to kawa taka espresso. Kwaskowa, bardzo goryczkowa, bardzo palona. Po drugie czekolada, gorzka czekolada, taka 100%, 95%. One też są kwaskowate. Aż taka jest troszkę... chociaż to i z kawą można, i z czekoladą. Aż taka jest troszkę... pylista na języku, na podniebieniu. Czuję po prostu ten pył takiego kakao, jak... Nie wiem, czy robiliście tak w dzieciństwie, jak tam były pieczone jakieś ciasta z kakaem i braliście łyżkę kakao albo łyżkę na przykład jakiegoś... No Nesquik to chyba nie, ale właśnie takiego kakao bardziej prawdziwego do ust i to wam tak zaklejało wszystko, bo po prostu to się przyklejało wszędzie do całego podniebienia, to takie uczucie właśnie takiego przyklejania się do podniebienia, do języka. Słodycz jest średnio, no nawet troszkę ponad średnią. Goryczka też jest intensywna, na pewno powyżej średniej, ale może nie jest to jakaś tam masakrująca goryczka. Oczywiście nuty pralin belgijskich, nuty czekoladek z likierem, czekoladek z nadzieniem. No, niesamowite. Zdecydowanie wchodzi do trójki najlepszych risów, jakie piłem w życiu. A co za tym idzie, chyba do trójki najlepszych piw, jakie piłem w życiu. Czy jest lepsze od Imperial Biscotti Break? No chyba jest lepsze. Czyli wchodzi na drugie miejsce. Pierwszy Black, drugi Michelar Big Geek Brunch Weasel i trzeci Evil Twin Brewing Imperial Biscotti Break. Creme Brulee spada na trzecie miejsce. Czwarte. Konsystencja jest oleista. To nie jest jeszcze... To nie jest jeszcze tak teraz taki likier czekoladowy, czyli alkohol z czekoladą, z kakao. To nie jest jeszcze taka gęstość, jaką czasem gdzieś tam spotykam. Chyba ten Black był gęstszy, ale on miał 18% alkoholu, tu jest tylko 10%. Tylko. To nie jest jeszcze taka gęstość, ale jest oleiste rzeczywiście, jest takie gęste, jest takie ciągnące się trochę, jest takie wyklejające całą jamę ustną. No niesamowite piwo, niesamowite. Zobaczcie na to, jak pięknie oblepia tutaj ścianki szkła. Coś niebywałego. To jest genialne piwo, genialne piwo. Nie wiem, ile ono może kosztować w Polsce, czy jest w Polsce dostępne. Ten mój egzemplarz został przywieziony z Danii. Świetne, świetne. Tu się naprawdę dzieje tyle, że już nie chcę powtarzać się z tym, co już powiedziałem, ale naprawdę dzieje się mnóstwo. Są smaki kwaśne, gorzkie, słodkie, cała po prostu paleta tych smaków. Słonego w zasadzie chyba tylko nie ma. Aromatów. Powiedzmy, że chyba w Imperial Biscotti może w aromatach było lepiej, ale w smaku jest, no jest genialnie, naprawdę. W aromacie jest głównie kawa. Natomiast w smaku jest czekolada, taki szlachetny alkohol. No genialne, po prostu genialne. Jak gdzieś traficie, całą podejrzewam tą serię Michelar Beer Geek Brunch, podejrzewam, że Breakfast też, spróbujcie, warto. Naprawdę warto. Świetne piwo. Po prostu tego Speedway Stout to wciąga po prostu nosem. No. Wasze zdrowie, jeszcze raz dzięki za podarowanie.